punkt karate. Pozwalam sobie odpuścić wszystko to, co blokuje mnie przed byciem sobą, przed harmonią ze światem, z innymi, przed wolnością, lekkością. Jakaś część mnie trzyma się tych różnych ciężarów, oporów i blokad. A ja teraz otwieram się na to, żeby to puścić. I patrzeć, jak odlatuje w powietrze, jak balon. Pozwalam sobie odpuścić wszelkie przywiązania do wszystkiego, co mnie blokuje przed byciem sobą, przed poczuciem wolności i lekkości. I nawet jeśli jakieś części mnie mają świetne wytłumaczenie na to, że dobrze jest mieć te przywiązania i te blokady, to i tak otwieram się na taką nową przygodę w życiu, która polega na odpuszczaniu wszystkiego. Na odwiązywaniu wszystkich sznurków. I wybieram spokój, kiedy czuję tą swoją lekkość. Nawet jeśli boję się, że polecę za wysoko i zginę w przestworzach. Wybieram spokój i wolność, kiedy odwiązuję i odpuszczam wszystko. Może czas już zamknąć ten rozdział przywiązań, oporów. Może ta era już się kończy we mnie i w świecie. I w tej nowej sferze już nie trzeba się tak kurczowo trzymać tego wszystkiego, co wydaje się takie moje, potrzebne. Zrzucam z siebie to wszystko jak stary ciężki płaszcz. I niech rzeczy się dzieją, jak się mają dziać. Niech wiatr zabierze mnie z tej lekkości tam, gdzie mam mnie zabrać. A ja po drodze po prostu mogę się cieszyć. Brew, odpuszczam cały ten balast. Bok oka, te wszystkie przywiązania, obciążenia. Pod okiem, te rzeczy, które kiedyś mojej podświadomości, pod nosem, wydawały się niezbędne do przeżycia. Broda, żeby tak się uziemić, okopać. Obojczyk, zbudować taką grubą ścianę, która ochrania. Pod pachą, upewnić się, że mam wystarczająco dużo kolców. Głowa, które odstraszą wszystkich przeciwników. Brew, odpuszczam teraz to wszystko. Bok oka, bo w tym nowym świecie to mi jest w ogóle niepotrzebne. Pod okiem, tam są inne zasady, inne prawa. Pod nosem, tam wręcz jest zdziwienie, po co komu potrzebne są jakieś balasty, ciężary. Broda, to jakiś przedpotopowy wynalazek. Obojczyk, otwieram się, żeby zmierzać właśnie w kierunku takiej przestrzeni. Pod pachą, gdzie wszystko jest lekkie i jasne. Głowa, gdzie przywiązania, opory i ciężar. Brew, wydają się jakimś żartem z innego świata. Bok oka, puszczam wszystkie przywiązania. Pod okiem odpuszczam wszystkie myśli, które mi mówią. Pod nosem
że cokolwiek jest mi potrzebne, by przetrwać. Broda, a co jeśli nic nie jest mi potrzebne, żeby przetrwać? Obojczyk, jeśli jedyna rzecz, która jest mi potrzebna, to zaufanie. Pod pachą, że wszystko jest tam, gdzie ma być. Głowa i nie trzeba tego kontrolować, ani z tym walczyć. Brew, pozwalam sobie być tak lekką osobą. Bok oka, która odpuściła wszystkie sznurki i balasty. Pod okiem, że naprawdę lecę bezpiecznie w przestrzeń. Pod nosem i cieszę się tymi doznaniami, tą lekkością. Broda, tym, że nic nie muszę, tylko po prostu pozwolić. Obojczyk, dać się nieść. Pod pachą i z fascynacją obserwować wszystko. Głowa, co pojawia się przed moimi oczami po drodze. Brew, wybieram właśnie taką przestrzeń, w której chcę żyć. Bok oka, bo nawet w tej chwili, na tej ziemi, w tej ciężkości i gęstości. Pod okiem, taka lekkość i jasność też jest możliwa do wyboru. Pod nosem, to nie przyjdzie z zewnątrz, nie zostanie mi dane. Broda, to jest przestrzeń we mnie w środku. Obojczyk, jak jestem w środku, w takiej lekkości i jasności. Pod pachą, to ona jest zawsze wokół mnie. Głowa i niesie mnie lekko wśród tego, co jest na zewnątrz. Brew. To tak, jak być w kapsule pod wodą w morzu. Bok oka, na zewnątrz morze, ciśnienie. Pod okiem, a w środku jasno, spokojnie, lekko, czysto. Pod nosem i tak sobie płynę w tej kapsule, gdzie jest mi zawsze dobrze. Broda. W ogóle nie myśląc o tym ciśnieniu wody na zewnątrz. Obojczyk, bo to jest mój własny, jasny, lekki świat. Pod pachą, a to, co na zewnątrz, jest po prostu tam. Głowa, więc odpuszczam wszystko, co mnie obciąża, bo chcę mieć właśnie taką swoją lekką, wewnętrzną przestrzeń. I głęboki oddech.